zdrowotne swoich piłkarzy. Schodzi z boiska z numerem 9, rzut golu na 2-0. W jego miejsce wchodzi na murawę Nusa. Nie, pewnie tak jak mówiliśmy, Meyer, którego łapią już skurcze w końcówce pola. A teraz Nusa ma swoje punkty spotkania. A tymczasem Nusa, lewa strona boiska. 3-3 teraz ruszają w tej akcji piłkarze Brugi. Nusa. O teraz z juniorem Nusa. I wściekł. Piłkarze Porto tak naprawdę nie mają żadnych argumentów. To jest najgorsze, co można w takiej sytuacji wyładować swoją frustrację poprzez tym, że Porto w wcześniejszych edycjach również miało takie momenty, kiedy przegrywało pierwszy mecz w grupie. Gospodarze, wraca futbolówka w pole karne. Nusa. Z niższej półki, natomiast to jest piłka, to jest Liga Mistrzów. Tutaj doświadczonego bramkarza jak Mignolet. Zachował połów. Tak jak mówiliśmy, Brugia obnażyła wszystkie słabości w dzisiejszym meczu gospodarzy. Do tego była bardzo skuteczna. Szalady, Ketelere, piłkarze Brugia, ale oni grają cały czas jak z nut. Jest szansa dla Nusy i będzie gol na 4-0. 89. minuta. Nusa wbija gwóźdź do trumny FC Porto w tym spotkaniu. FC Porto jeszcze raz na deskach, po raz czwarty dzisiejszego wieczoru. No, ta końcówka to rzeczywiście koncert Brugi. Wyprowadzona akcja, wszystko w idealnym tempie.